Będziemy opowiadać trochę o kontekście Dreams and Nightmares, a właściwie o tym, że on się skończył. I wszystko fajnie, wszystko spoko, jeżeli tego nie widziałeś, to w telegraficznym skrócie postaram ci powiedzieć. Otóż te bylni, które tutaj nam Valve zaprezentowało, do których to skin należy tworzyć, zobaczyły właśnie swoje skórki, tak? O tym mówiłem już też kilka dni temu. Te skórki wyglądają w ten sposób, podlinkuję cię dole w opisie, jakbyś chciał się na tym bardziej zagłębić. Także myślę, że ciekawy temat, one wyglądały całkowicie spoko. Ale coś, o czym warto powiedzieć, o czymś, co nie warto zapominać, a mianowicie to, że fajnie, że są skiny, ale jednak każda skrzynka zawiera coś więcej. Chyba nie zaskoczy cię, jak na przykładzie chociażby ostatnio wydanej skrzyni operacji Raptate możemy zobaczyć, że pojawiły się noże, tak? Tak na dobrą sprawę ten przedmiot specjalny zawsze jest w skrzynkach. Czasami są to rękawice, czasami noże, jednak z przewagą noży. Aczkolwiek co warto wiedzieć, zawsze ten przedmiot specjalny jest. To nie ma skrzynki, gdzie tego przedmiotu specjalnego nie było. To jest główny motor napędowy, jeżeli chodzi właśnie o te przedmioty, jakimi są skrzynki. Trochę liba z ekwipunkiem, wbij kolejny na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. No i możemy się spodziewać, a wręcz możemy być pewni tego, że przy okazji nowej skrzynki również pojawi się taki rzadki przedmiot. Co to będzie? Opcji jest kilka. Pierwszy przedmiot jest taki, że będzie coś totalnie nowego, na zasadzie jakieś, nie wiem, jak dodawanie jakieś siekierki, mówili coś takiego. To jest opcja, na którą według mnie nie ma szans, albo szans to jest zawsze jak 0,001. Naprawdę, na to jest bardzo, bardzo niewielka szansa, przez względu na to, że Valve tak na dobrą sprawę myślę, że w tym momencie nie chciałoby wprowadzać totalnie nowego przedmiotu. Tak jak mamy rękawice i mamy noże, myślę, że to w chwili obecnej spokojnie wystarczy. Drugi wątek, rękawice. Tak, jeżeli rękawice, no to jest szansa, że dostaniemy totalnie nowy drop rękawic. To jest według mnie dość prawdopodobne. Tutaj, jeżeli tylko słowem wstępu mogę sobie dodać, to to, że tak na dobrą sprawę mieliśmy 3 drop rękawic. Pierwszy przy okazji. Tutaj tak na dobrą sprawę był Kenfagasie, to jest trzeci, to jest jakby ostatni. Drugi był przy okazji w Crutch Case oraz trzeci był przy okazji, jak dobrze pamiętam, Shattered Web, a nie Shattered Web, jeszcze wcześniejszej operacji, czyli to był Hydra, jak dobrze pamiętam. Tylko się upewnię, że wam głupoty nie powiedział. Glove Case oraz Hydra Case, tak jest, dokładnie, to się zgadza. I coś, o czym już trochę napomknąłem, ale o czym nie warto wspominać, a mianowicie Crutch Case. Uwaga, Crutch Case to jest jedna z niewielu skrzynek, która zawiera na swoim pokładzie przedmioty specjalne znajdujące się tylko i wyłącznie w tej skrzynce. Teraz musimy sobie wykluczyć kilka skrzynek operacyjnych, które to właśnie na swoim pokładzie zawierały tylko i wyłącznie taki nóż jedyny w swoim rodzaju. Jest to m.in. Falchion Case, jest to Shadow Case oczywiście. Jest to chociażby również, tutaj możemy zobaczyć Operation Wildfire Case oraz jeżeli sobie zjedziemy trochę niżej, Huntsman Weapon Case oraz Operation Breakout Weapon Case. Także takie sytuacje były, tylko takie sytuacje były związane z daną operacją i to jaką wtedy Valve przyjął politykę, że każda operacja będzie miała swojego noża i wszystko fajnie. Oprócz tego mamy taką sytuację w postaci Clutch Case'a oraz CS20 Case. CS20 Case to skrzynia jubileuszowa, do której te Valve postanowiło dać Classic Knife'y. Jest to taki, powiedzmy sobie, evenement, czego jeszcze nie było. Coś, żeby zaspokoić właśnie takich weteranów tej gry oraz żeby uczcić 20-lecie po prostu Counter Strike'a, także to jest też trochę inny temat. Jeżeli chodzi o rękawice, w sensie jeżeli chodzi o takie tematy właśnie nie jakieś symboliczne, czy nie jakieś związane z daną operacją, Clutch Case jest naprawdę ewenementem i tutaj warto o tym powiedzieć, że cały czas Valve sobie trzyma backup w postaci właśnie tego, żeby gdzieś te rękawice jeszcze wpleść. No to i trzeba sobie powiedzieć po prostu z mostu, że mocno to wpłynie na wartość Clutch Case oraz wartość tych rękawic oczywiście. Będzie dla nas takie trochę dość negatywne, więc ja chyba wolał jednak nowe rękawice, jeżeli miałbym tak to powiedzieć. Co jeszcze warto stwierdzić, to to, że tak jak to mówiłem przy okazji tych starszych operacji, owszem, były takie procedury, że Valve pozodawało nóż, który był kojarzony tylko i wyłącznie jedną operacją. Co też się zmieniło w momencie wyjścia Glove Case'a, który był połączony z Operation Hydra Case, bo jak możemy sobie zobaczyć w Glove Case'ie, są oczywiście rękawice, tak? Tylko że te rękawice znajdują się tak na dobrą sprawę w dwóch skrzynkach, jak możemy teraz to sobie zobaczyć. Jest to oczywiście Glove Case oraz Operation Hydra Case. Pierwsze było Glove Case, kiedy to właśnie rękawice zostały wprowadzone do niej i tak dalej, a następne były kontynuowane w Operation Hydra Case. I taki proceder uplasował się na potrzeby tamtej tej operacji. Jeżeli sobie patrzymy na kolejną operację, czyli Operation Shattered Web, możemy sobie tutaj zobaczyć, że tutaj była taka akcja, że były noże, które zostały dodane, te takie wiecie, to są te nomady, te takie te różne parakordy, jak dobrze pamiętam, tak, parakordy również i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie zobaczyć, że one zostały dodane później przy okazji Fracture Case. Jak możemy zobaczyć, ten noż został wprowadzony 19 listopada 2019, a Fracture Case pojawił się później, bo on się pojawił jakoś w 2020 roku, jakoś to będzie na początku, a przepraszam, jednak w połowie, czyli 7 sierpnia 2020 roku, czyli również ta kolekcja została przedłużona. Taki sam proceder miał miejsce, jeżeli chodzi o ostatnią operację, którą wy dokończycie, czyli Operation Broken Fire, gdzie od razu po niej wyszło Snakebite Case, które oczywiście zawierało te same noże, te same rękawice na swoim pokładzie. No i to oczywiście jak wpłynęło na cenę skrzyni operacji Broken Fang, to chyba wszyscy wiemy, tak? Także czy teraz możemy spodziewać czegoś kolejnego, czegoś takiego? Na pewno możemy spodziewać się tego, że skrzynia Dreams and Nightmares będzie właśnie następczynią obecnej to skrzyni, jaką jest oczywiście Operation Raptite Case. Za tym idziemy tutaj kontynuacji. Czy zobaczymy taki sam system, jak zobaczyliśmy przed rokiem, a mianowicie będzie to akcja z przedłużeniem właśnie tych ton rękawic? Ja jestem stanowczo na nie, bardzo bym tego nie chciał, gdyż wtedy wiadomo, że wartość tej to właśnie to skrzyni poleci na łeb na szyję. Troszeczkę poleci też wartość tych to oczywiście noży
i tak dalej. Także to nie jest zbyt dobry proceder, ale ja bym się tego gdzieś tam spodziewał. Myślę, że to jest dość prawdopodobne wyjście z tej całej sytuacji. No i jednak tutaj płynnie przeszliśmy do tej takiej ostatniej możliwości, a mianowicie są to oczywiście noże, tak? Noże są według mnie chyba najbardziej prawdopodobną opcją z tego wszystkiego. Ja tutaj, jeżeli miałbym ja spekulować, jeżeli ktoś mnie zapytał, jako, a co ty sądzisz, to ja myślę, że albo noże, związane właśnie z Operation Raptate Case, albo tak na dobrą sprawę rękawice z tym Clutch Case'em, co ci mówiłem, albo coś totalnie nowego, na zasadzie nowy drop rękawic, nowy drop właśnie to noży, też byłoby dość ciekawe, bo wtedy myślę, że Valve mogłoby się pokusić o stworzenie takiej kolekcji, wiadomo, jakby tworzonej przez community, tak? Obecnie mamy takie stickersy, które są tworzone przez community. Czekaj, bo trochę zagubiłem i chcę, żeby to było jak najbardziej zrozumiałe, ani żebym też jakieś grafy nie popełnił. Wiadomym jest, że wszystkie skiny są tworzone przez community, ale w każdym razie chodzi mi o stworzenie takiej kolekcji, powiedzmy to sobie, skrzynek, gdzie wszystkie są tworzone na rzecz tych takich kontestów. I te kontesty byłyby, nie wiem, co pół roku, co rok Valve by to organizowało i po prostu cały czas by poszerzało sobie te kolekcje. Myślę, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Myślę, że cały ten kontest Dreams and Nightmares to wypał ze strony Valve, bo okej, rozdali trochę kasy, ale nie oszukujmy się, taka kasa tam dla nich jest machnąć ręką i tyle w temacie. A tak na dobrą sprawę, bardzo dużo to wzbudziło, bo pojawiło się bardzo dużo nowych prac na rynku społeczności. Valve naprawdę sobie nafarmiło tych skinów bardzo ładnie, także myślę, że są z tego zadowoleni. Myślę, że coś takiego również będzie miało miejsce w przyszłości, bo jednak Valve z jednej strony wiadomo, że chce mieć jak największe korzyści finansowe, ale z drugiej strony też, żeby ciągnąć te korzyści finansowe, też musi mieć jakieś community, tak? I chce po prostu budować te community między innymi takimi konkursami, także myślę, że to wszystko brzmi dość pozytywnie. Jeżeli chodzi o przedmioty specjalne, to już wiesz, jakie się mogą pojawić, co jest bardziej, co jest mniej prawdopodobne. No, to jest dość ważna decyzja dla nas, dlatego, bo jeżeli przykładowo to będzie kontynuacja klacza, no to wtedy wiadomo, że klaczka już poleci sobie trochę w dół. Jeżeli to będzie kontynuacja skrzyni Raptate, no to wiadomo, że wtedy noże z kolekcji tej właśnie skrzyni Raptate sobie polecą na łeb, na szyję. Także tutaj jest bardzo ważny ruch ze strony Valve, zobaczymy, jak to wykona, i z tych to właśnie powodów polecam dwukrotnie po prostu zainteresować i dwukrotnie przemyśleć swoją inwestycję właśnie w klacze, czy też właśnie to w tą skrzynkę.